Wznawiam obrady sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Przechodzimy do punktu 8. Informacja dotycząca terenu położonego w Łowiczu, obręb Górki przy ulicy Łęczyńska Miodowa przedstawi burmistrz miasta Krzysztof Jankaliński. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Po przedstawieniu tej informacji poproszę Państwa o zajęcie stanowiska w sprawie tego terenu położonego w Łowiczu obręb Górki, oznaczonego numerem 6703, podane na 20 o powierzchni 8035 m2, stanowiącego własność gminy miasta Łowicza, o którego sprzedaż wnosi powiat diecezjalna Łowicka. Jak Państwo wiecie, jest przeciwko mnie prowadzone postępowanie sądowe. Słyszeliście to Państwo już na tej sali również. Są przesłuchiwani radni poprzedniej kadencji. Będą przesłuchiwani następni. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest dla mnie sprawa prosta, a również w związku z tym, że jest ta sprawa zgłoszona do prokuratury, pozwolicie Państwo, że ograniczę się do przedstawienia sytuacji, do możliwości rozwiązania, a decyzję pozostawiam Państwu. W 2007 roku przygotowywaliśmy projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na Górkach. Tam były właściwie dwa problemy. Jeden to obwodnica w stronę od początku, od granicy Górek, prowadząca wałem w stronę ulicy Świętojańskiej. I drugi temat, uchwała o nadaniu tej działce, którą przed chwilą wymieniłem, i działce sąsiedniej należącej do PSS-u, przekształcenie jej plac, tak w skrócie nazywany sakralny. 30 sierpnia 2007 roku na prośbę mieszkańców spotkałem się w przedszkolu z mieszkańcami Górek. Spotkanie prowadził obecny tutaj pan radny, przewodniczący zarządu osiedla Górki, pan Krzysztof Janicki. Było około 100 osób. Bardzo takie długie, burzliwe spotkanie. I na tym spotkaniu omawiano przede wszystkim sprawę tej obwodnicy Górek. 25 października 2007 roku była sesja Rady Miejskiej. Były dwie uchwały dotyczące Górek. Uchwała ostatecznie przyjęta. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza. I ta uchwała wzbudziła właśnie bardzo dużo emocji. Dotyczyła tej drogi, obwodnicy Górek. Był również pan przewodniczący, pan Krzysztof Janicki, byli mieszkańcy Górek. Uchwała została przyjęta, 17 głosów za, 3 wstrzymujące, przeciw 0. Po niej był głosowany projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki, uchwała numer
17/147/2007. I tutaj działka numer 6700/20 przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej kultu religijnego o symbolu 3.70.UOS. Nie było dyskusji przy tej uchwale. Przyjęta została 17 głosami za, 3 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. Zapis tereny zabudowy usługowej kultu religijnego należy rozumieć jako przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków kultu religijnego, w tym m.in. sakralnej, kościelnej, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, garażami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej. I zasady i warunki zagospodarowania dla tego terenu. Dopuszcza się realizację budynków o funkcji mieszkaniowej, zamieszkania zbiorowego, usług kultury oraz domów opieki. Budynek kościoła o wysokości do 20 metrów, licząc od poziomu terenu do najbliższego punktu przekrycia, warunek nie dotyczy wież kościelnych. Budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu użytkowym. Pozostaje budynki o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej do 5 metrów, licząc od poziomu terenu do najbliższego punktu przekrycia. Udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej. Fragment terenu według rysunku planu położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych. Prace ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz w paragrafie 6 niniejszej ustawy. Przypomnę, uchwała przyjęta 25 października 2007 roku. I w tej sprawie przez 4 lata nic się nie działo. 23 listopada 2011 roku Kuria Diecezjalna Łowicka wystąpiła o pozyskanie pierwszej wymienionej działki pod budowę nowej parafii kościoła rzymskokatolickiego, odwołując się do zapisów artykułu 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie zwracając się z prośbą o zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży zgodnie z artykułem 68 ust. 1–6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują także inwestycje sakralne, kościelne oraz katolickie cmentarze wyznaniowe. Przeznaczenie terenu na te cele ustala się w tych planach na wniosek biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele wskazane w ustępie pierwszym, będą oddawane w użytkowanie wieczyste albo podlegały sprzedaży kościelnym osobom prawnym na ich wniosek. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na te cele mogą być sprzedawane za cenę ustaloną uchwałą odpowiedniej rady lub sejmiku tej jednostki. Zarząd osiedla Górki zwrócił się do burmistrza Łowicza o przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców osiedla Górki dotyczących zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru przeznaczonego pod usługi kultu religijnego. W wykonaniu powyższego wniosku została podjęta uchwała numer 21/138/2011 roku Rady Miejskiej z 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Górki będącego jednostką pomocniczą gminy miasto Łowicz
oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą. Te konsultacje przeprowadzono w dniach 19 marca, 25 marca. Chwileczkę, ja tu sobie tę konsultację znajdę. 5 marca 2012 roku. Konsultacje. 19 marca 25 marca. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Przedmiotem konsultacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie. Czytam treść pytania. Czy jesteś za zmianą w planie przestrzennym zagospodarowania miasta w obrębie ewidencyjnym Górki polegającą na zmianie przeznaczenia terenu w obszarze przy ulicy Miodowej i Łęczyckiej z terenów zabudowy usługowej kultu religijnego na cele zabudowy usługowej i innej użyteczności publicznej. Było 10 członków komisji i po sporządzeniu protokołu komisja stwierdziła. Liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wynosiła 1909 osób. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach wynosiła 567. Co stanowi 29,7% ogółu uprawnionych. Liczba osób popierających zmianę w planie przestrzennym zagospodarowania miasta wynosiła 390. To jest 69,03% kart wyjętych z urny. Liczba głosów przeciwnych zmianie w planie przestrzennym zagospodarowania miasta 171 osób. 171 to jest 30,26% kart wyjętych z urny. Głosy nieważne oddało 4 biorących udział w konsultacjach, to jest 0,71% kart wyjętych z urny. W tym postawiło znak w obu kartkach odpowiadających odpowiedzią na postawione pytanie 3 biorących udział. W żadnej z kartek odpowiadających odpowiedzią na postawione pytanie 0 biorących udział w konsultacjach i jeszcze zamalowana jedna karta. Konsultacje uznaje się za ważne, gdyż wzięło w nich udział 567 osób, to jest więcej niż 25% uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są za zmianą w planie przestrzennym zagospodarowania miasta w obrębie ewidencyjnej Górki polegającą na zmianie przeznaczenia terenów w obszarze przy ulicy Miodowej i Łęczyckiej z terenów zabudowy usługowej kultury religijnego na cele zabudowy usługowej i innej użyteczności publicznej. Biorąc pod uwagę wynik konsultacji, została podjęta uchwała w dniu 28 lutego 2013 roku. 28 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki w rejonie ulic Łęczycka-Miodowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu. Projekt zmiany planu został opracowany i wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25 marca 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku. W okresie wyłożenia projektu zmiany planu oraz w terminie określonym do składania uwag do projektu zmiany planu, to jest do dnia 13 maja 2014 roku, wpłynęło 5 pism
zawierających uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orłowicza w obrębie w rejonie Łęczyńska Miodowa, które zostały rozpatrzone zarządzeniem burmistrza miasta numer 211 na 2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku. Te wnioski, które wpłynęły, to był wniosek księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Dziuby, drugi kuria diecezjalna łowicka Stary Rynek 20 i w obydwu wnioskach wniesiono o zachowanie dla działki numer 6703 łamane na 20 ustaleń obowiązującego planu miejscowego. Zachowanie ustaleń obowiązującego planu miejscowego. Trzeci wniosek. Klub Gazety Polskiej, w którym no, było między trzy uwagi. Zachowanie ustaleń obowiązującego planu, brak ochrony terenu, koszt, to szersze uzasadnienie, ale w każdym bądź razie przede wszystkim o zachowanie ustaleń obowiązującego planu. Trzecie to pismo pana Juliana Polaka z Górek. Piśmie tym wnoszący uwagę jest przeciwny zmianie planu. Przeciwny zmianie planu i zarząd osiedla Górki podpisał pan Krzysztof Janicki. W piśmie wniesiono dwie uwagi. Wykreślić wielkopowierzchniowe obiekty usługowe użyteczności publicznej, to jest do 2000 m2 markety i supermarkety. Umieścić zapisy zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi w dniach 19-25 marca 2012 roku na osiedlu Górki. Z tych wniosków, wniosek księdza biskupa i kurii diecezjalnej uwagę jedną uwzględniono, natomiast uwagę, tego nie powiedziałem, dopuszczalnej wysokości budynków z dwóch koordynacji do trzech to nie, tego nie uwzględniono. Tego nie uwzględniono w obydwu wnioskach. Uwaga Klubu Gazety Polskiej nie uwzględniona. Juliana Polaka nie uwzględniona. Zarządu osiedla Górki uwzględniona i nie uwzględniona. Nie uwzględniona, jeżeli chodzi o wykreślić wielkopowierzchniowe obiekty usługowe. A uwzględniona umieścić zapisy zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi. I po uwzględnieniu tych zmian w tym planie, krótko mówiąc, pojawił się w tych zmianach, pojawił się zapis tereny zabudowy usługowe z symbolem U. W tym mieszczą się, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego, kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia z wyłączeniem szpitali, opieki społecznej i socjalnej, z wyłączeniem domów opieki, kultu religijnego, sportu i rekreacji, obsługi finansowej, handlu, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji, usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną, usług komunalnych oraz usług związanych z obsługą komunikacji samochodowej, z wyłączeniem baz transportu samochodowego i stacji paliw, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej. W 31 marca tego roku wpłynęło pismo podpisane przez wikariusza generalnego księdza prawa Władysława Bronkę następującej treści. Mając na uwadze pismo pana burmistrza z dnia 8 października 2014 roku i złożoną w nim deklarację dotyczącą pozytywnego załatwienia sprawy pozyskania działki pod nową parafię na osiedlu Górki w rejonie ulic Męczyckiej i Miodowej w Łowiczu, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jak wygląda obecna sytuacja. Pan burmistrz prosił o cierpliwość i pisał w piśmie, że podejmie tę sprawę w pierwszym półroczu 2015 roku. Obecnie minął już pierwszy kwartał i niewiele się wyjaśniło. Dziękuję za otwartość, jaką pan burmistrz wyraził w swoim piśmie i proszę o realizację zapisów zawartych w uchwale Rady Miasta nr 17/147 z 2007 roku, z 25 października 2007 roku. Po raz kolejny potwierdzam fakt, że diecezja pragnie pozyskać działkę nr 6703/20 przeznaczoną na cele kultury religijnego. Zwracam się zatem z prośbą o przekazanie wyżej wymienionej działki na rzecz diecezji łowickiej przy zastosowaniu możliwości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży zgodnie z artykułem 68 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku lub wyrażenie zgody na zamianę tej działki na inne będące w posiadaniu kościelnych osób prawnych, a znajdujące się na terenie naszego miasta. Na przykład działka nr 4789/2 o powierzchni 2 hektary 2578 m² w dzielnicy Kostka. Zapewniam, że diecezja jest gotowa również na inne propozycje, które doprowadzą do realizacji planu, jakim jest pozyskanie tego terenu. Przedłożony wniosek diecezji łowickiej jest zgodny z zapisami ustawy o stosunku państwa do Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku. Dziękuję za dotychczasową współpracę i zrozumienie tej sprawy. Dalej ufam, że sprawa pozyskania działki na utworzenie nowej parafii na osiedlu Górki w Łowiczu zostanie pozytywnie załatwiona. Szanowni Państwo, sprawa jest bardzo trudna. Ja za chwilę poproszę Panią Naczelnik, Panią Annę Gajewską i Panią Mecenas o szersze wyjaśnienie różnych aspektów. Chciałbym podkreślić, że jestem od początku wykonawcą woli Rady i woli mieszkańców, a jednocześnie Kościół ma prawo do roszczeń w sprawie tej działki. Konsultacje przeprowadzone w marcu 2012 roku, 19-25 marca. Na wniosek mieszkańców one bardzo spokojnie zostały przeprowadzone. Większość, prawie 70%, wyraziła swoją wolę zmiany planu. I w ten sposób mieszkańcy też Górek poznali swoją opinię sąsiadów i innych. To no, nie przełożyło się, jak Państwo widzicie, w żaden sposób na stanowisko Kościoła. I Kościół na podstawie tej uchwały z 25 października 2007 roku i ustawy o stosunkach państwo-Kościół występuje o sprzedaż lub zamianę tego gruntu na no, ze strony miasta. Właściwie są
trzy możliwe sytuacje. Ja tak jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślę. Przedstawiam sprawę. I po uzupełnieniu przez panią naczelnik i panią mecenas chciałbym, żeby była dyskusja na ten temat. Te rozwiązania. Pierwsze. Rada Miejska może podjąć uchwałę o sprzedaży tego terenu kościołowi z ewentualną bonifikatą lub wyrazić zgodę na zamianę gruntu. Bonifikata może być do 99% nawet. I to jest pierwsze rozwiązanie. Drugi. Przyjąć projekt uchwały, zobowiązać mnie do przygotowania takiego projektu uchwały, z wpisem tereny zabudowy usługowej, to co czytałem, ale włącznie z kultu religijnego. Wtedy są uwzględnione z tych pięciu wniosków, no te trzy, o których mówiłem, ale w obecnej definicji litery U. Czyli usługi, taka jest definicja w naszym planie zagospodarowania U, to są usługi szeroko rozumiane, również kultu religijnego. Wtedy można na tym placu prawie wszystko wybudować, ale Kościół tę uchwałę może zaskarżyć do Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda może uchylić, nawet bez zaskarżenia, i Kościół może też zaskarżyć tę uchwałę do sądu administracyjnego na podstawie ustawy o stosunku państwo-Kościół tej z 25 maja 1989 roku. Trzecie rozwiązanie. Jeżeli Rada Miejska uzna, że należy zmienić przeznaczenie gruntu z wyłączeniem przeznaczenia na cele kultu religijnego, to jest następująca droga. Trzeba po pierwsze uchylić obecną uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu z 26 lutego 2013, podjąć uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu tego obszaru, podać nową definicję usług z wyłączeniem kultu religijnego w projekcie planu i następnie uchwalić plan. To potrwa około 1,5 roku. Ale Kościół ma te same roszczenia i możliwość, i istnieje możliwość uchylenia uchwały przez wojewodę. A więc to samo, co mówiłem przy tym drugim rozwiązaniu, zaskarżenie do wojewody, do sądu administracyjnego. I wojewoda, to trzecie rozwiązanie, może też tę uchwałę rady uchylić. Ja dziękuję. I dziękuję. Proszę o uzupełnienie wypowiedzi burmistrza. No i właśnie, kogo mam pierwszego poprosić? Czy panią mecenas, tak? Proszę bardzo, pani mecenas. Proszę państwa, jeśli chodzi o samą sprawę roszczeń kościoła i w ogóle, która ona moim zdaniem osiąga się w dwóch płaszczyznach. Jedna to jest relacja pomiędzy ustawą o stosunku państwa do kościoła z ustawą o gospodarce gruntami, a druga ustawa o stosunku państwa do kościoła z ustawą o planowaniu przestrzeni. I tu właśnie rozgrywa się cały problem. Otóż ustawa o stosunku państwa do kościoła uchwalona w 1989 roku w artykule 42 stwierdza, że plany zagospodarowania przestrzennego obejmują także inwestycje sakralne i kościelne. Budowa kościoła to mieści się w ramach tej definicji.
Przeznaczenie terenu na te cele ustala się w tych planach na wniosek biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego. To już tutaj informacji pana burmistrza, państwo otrzymali informację, że wniosek formalnie odpowiada wymogom tej ustawy. Ustęp 2 z kolei artykułu 42 mówi tak. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele wskazane w ustępie 1, czyli sakralne i kościelne, będą, i tu jest istotne, będą oddawane w użytkowanie wieczyste albo podlegały sprzedaży kościelnym osobom prawnym na ich wniosek. A zatem przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego w 2007 roku określony obszar na inwestycje sakralne i kościelne mogło się nic nie dziać przez ileś lat, dopóki strona kościelna nie złożyła wniosku o albo oddanie w użytkowanie wieczyste, bądź też o sprzedaż tych gruntów. Taki wniosek pojawił się w roku 2011. I teraz, jeśli chodzi o skutki prawne takiego wniosku, to są prezentowane w literaturze dwa stanowiska. Jedno prezentuje pan Bartosz Rakoczy i on stwierdza, że złożenie takiego wniosku po stronie powiedzmy kościelnych osób prawnych kreuje roszczenie o przeniesienie prawa własności bądź oddanie w użytkowanie wieczyste. Jeżeli kreuje roszczenie, to oznacza, że w przypadku, gdy samorząd nie będzie chciał wniosku uwzględnić, strona kościelna może wystąpić do sądu w trybie artykułu 64 kodeksu cywilnego o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli o sprzedaży. Rakoczy twierdzi również, że to roszczenie obejmuje nie tylko samo zastąpienie oświadczenia woli o sprzedaży, ale również ustalenie ceny. Dlatego, że artykuł 42 ust. 3 tej ustawy wskazuje również, że Rada ustala cenę tutaj sprzedaży. Jest to wyjątek. Cenę zazwyczaj ustala organ wykonawczy, burmistrz, prawda? Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Tutaj z kolei jest wskazany organ stanowiący. Nikt natomiast nie odbiera Radzie również wyrażenia swojej woli, to już jest dowolnie, co do udzielenia bonifikaty. Jeżeli strona kościelna wystąpi o udzielenie bonifikaty, no to trzeba będzie po prostu ten wniosek rozpatrzyć, czy państwo przychylają się do tego wniosku, czy się nie przychylają do tego wniosku. Także jedno stanowisko, tak powiem w skrócie, wskazuje na to, że z chwilą złożenia wniosku, powiedzmy roboczo, o wykup nieruchomości po stronie kościelnej powstaje roszczenie. Natomiast jest jeszcze drugi pogląd, prezentuje go pan Samakiewicz i w jednym ze swoich artykułów powiedział, że ma poważne wątpliwości co do tego, czy złożenie takiego wniosku jednak kreuje roszczenie po stronie kościelnej. Powołuje się tutaj na przepisy konstytucyjne dotyczące samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i również wskazuje na niespójność pomiędzy ustawą o stosunku państwa do kościoła, a ustawą o gospodarce nieruchomościami. Podaje on między innymi taki przykład, jak można wykonać takie roszczenie, jeżeli artykuł 34 ustawy o gospodarce gruntami mówi o tym, że są osoby, którym może przysługiwać pierwszeństwo. I co wtedy? Wtedy mamy konkurencję pomiędzy roszczeniem kościelnym a pierwszeństwem jakiejś innej osoby do tego gruntu, na przykład spadkobierców. Podaję również i inne przykłady, między innymi artykuł 37 ust. 2 punkt 10, ponieważ ustawodawca w pewnym momencie wprowadził tam zapis o bezprzetargowym trybie zbycia na cele kościelne. No więc mówię, że tutaj jest pewna niekonsekwencja. Poza tym jego zdaniem nie wyobraża sobie sytuacji, ażeby sąd cywilny mógł zadecydować za radę, czy oddać użytkowanie wieczyste, czy sprzedać. Tu akurat można podważyć ten pogląd w bardzo prosty sposób. Skoro musi być wniosek strony kościelnej, to w tym wniosku strona kościelna określa sama, czy chce użytkowanie wieczystego, czy chce sprzedaż. Więc akurat ten argument tutaj nie bardzo jest przekonujący, prawda? Natomiast trudno sobie już rzeczywiście wyobrazić sytuację taką,
że sąd cywilny miałby na przykład zadecydować senator o ewentualnej modyfikacie. To już jest wyłączone. Zresztą, jak Państwo pamiętają, że tutaj powiedziałam, Rakoczy wskazuje, że uprawnienia sądu ograniczone są tylko do zastąpienia oświadczenia woli co do sprzedaży i ustalenia ceny. A zatem modyfikata w dalszym ciągu pozostawałaby tylko w gestii Rady. Są również dwa orzeczenia sądu z Lublina, jedno z 2002 roku, drugie z 2003 roku i zupełnie odrębne. Jedno stwierdza, że przepisy ustawy o gospodarce gruntami są obowiązujące i one powinny być brane pod uwagę przy sprzedawaniu gruntów kościelnych. Natomiast jeśli chodzi o wyrok z 2003 roku, który jest raczej pozytywnie tutaj, bo chociażby przez pana Bartosza Rakoczego oceniany, wskazuje, że przepisy ustawy o stosunku państwa do kościoła stanowią lex specialis wobec ustawy o gospodarce gruntami. Mimo, że ustawa o gospodarce gruntami uchwalona została w 1997 roku, a przepisy ustawy o stosunku państwa do kościoła w 1989. Ale stosując regułę koalicyjną, i tutaj jednak utrzymuje sąd również, że przepisy ustawy o stosunku państwa do kościoła są lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podobnie w 2008 roku Naczelny Sąd Administracyjny wyraził się o relacji ustawy o stosunku państwa do kościoła w odniesieniu do ustawy o planowaniu przestrzennym. I tam powiedział, że ustawa o stosunku państwa do kościoła również jest lex specialis w stosunku do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. I teraz, przechodząc na grunt ustawy o planowaniu przestrzennym, trzeba mieć na uwadze jedną podstawową rzecz. W 2007 roku na wniosek kościoła grunt został przeznaczony na cele sakralne i kościelne. W tej chwili, jeżeli chcielibyśmy dokonać jakiegokolwiek ruchu w tym obszarze, który został już przeznaczony na określony cel, trzeba się liczyć z określonymi konsekwencjami. Proszę zauważyć, że w wyniku konsultacji społecznych podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Ta zmiana polegała między innymi na tym, że usługi kościelne pozostały, a rozszerzyliśmy o dodatkowe usługi. Uchwała ta nie została zakwestionowana przez wojewodę. A zatem można by było przypuszczać, że podejmując uchwałę o rozszerzeniu przeznaczenia gruntów, ale bez wyłączenia usług sakralnych i kościelnych, możemy liczyć się z tym, że strona kościelna nie zaskarży nam tej uchwały. Ale pamiętajmy cały czas o tym, że nie jest z góry wykluczone i wyłączone działanie kościoła zmierzające do realizacji. Ale uchwała nie została podjęta. O przystąpieniu. O przystąpieniu, ale uchwała o z tym wprowadzeniem z usługami jej. Ale zrozumienie, co by było, gdyby natomiast jeżeli podjęlibyśmy uchwałę, w której wyłączalibyśmy usługi kościelne i robimy zupełnie inne przeznaczenie tego gruntu, musimy liczyć się z tym, że strona kościelna albo pójdzie do sądu w celu realizacji swojego roszczenia, a jeżeli nie pójdzie do sądu w celu wcześniejszego wyegzekwowania swojego roszczenia, to wojewoda w trybie nadzoru, działając z urzędu w terminie 30 dni, może stwierdzić nieważność naszej uchwały, nie jest to wykluczone. Może również, wojewoda zawsze działa z urzędu, ale jeżeli są sygnały, na przykład, chociażby niech będzie taki sygnał od strony kościelnej, również przyjrzy się temu tematowi. I możemy liczyć się z tym, że nasza uchwała już zmieniająca plan również będzie podlegała tutaj kontroli wojewody negatywnej. Jeżeli by nie podlegała, no to czy strona kościelna nie zadziałałaby w żaden sposób, czy wojewoda na przykład nie zauważył i uznał, że uchwała mimo wszystko jest zgodna z prawem, wcale nie wykluczona jest jeszcze droga sądowa. Bo strona kościelna może stwierdzić, że jej interes prawny, który
zagwarantowany został, można powiedzieć, uchwałą z 2007 roku, został naruszony. Kierując sprawę w 31 na przykład do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oczywiście no, jak to będzie wyrok sądu, można z dużą dozą prawdopodobieństwa domyślać się, że niekoniecznie musi być korzystny dla miasta. Ale to jest po prostu rozstrzygnięcie w Państwa rękach. O tym mówi prawo. Pamiętajmy o tych dwóch poglądach. Jeden, który mówi, że złożyli wniosek pełne roszczenie, drugi, że jednak nie. Od razu mówię, że jednak pogląd pana Bartosza Rakoczego jest szerzej podzielany niż pogląd pana Sanokiewicza. Nie spotkałam się tutaj z jakimś polemicznym artykułem w stosunku właśnie do tego drugiego autora, do tego pierwszego zresztą też. Także wszystko jest do Państwa rozwagi. Którą z dwóch Państwa wybiorą? Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pani naczelnik, pana Rejewska. No, proszę Państwa, ja tutaj to już niewiele mam co do dodania, bo to jeżeli będą jakieś pytania. Dobrze, to jeśli po prostu pojawią się jakieś pytania. Jeżeli pan burmistrz tutaj na podstawie tej informacji przygotowanej przedstawił pani mecenas opinię prawną, także dziękuję. Zatem otwieram dyskusję na ten temat. Radny Krzysztof Janicki. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, przewodniczącym Rady Osiedla jestem od czwartą kadencję, od 16 lat. Powiem tak, na osiedlu mieszkam od 28 lat i pamiętam te grunty, pamiętam, tam były organizowane place zabaw, było i był to teren ogrodzony. Musiałbym zerknąć do dokumentów osiedlowych. Powiem szczerze, nie jestem aż... To, co pamiętam, będę chciał przekazać Państwu, ale jeśli będzie trzeba szczegółowo, wrócę do dokumentów osiedlowych i myślę, że wtedy będzie bardziej to realnie wyglądało. Wcześniej te tereny, przed 2007 rokiem, na pewno jak był u nas papież w 1999 roku w Łowiczu, one wtedy zostało to, że tak powiem, przeznaczone na parking dla pielgrzymów, ten teren. I on na pewno miał przeznaczenie inne, na pewno nie sakralne. Kiedy wniosek był złożony, ja tego nie wiem, musiałbym. Czy w 2007, tak jak pan burmistrz mówił, być może tak. My jako mieszkańcy osiedla, tak jak i pan burmistrz tu wspominał, w ustaleniu planu zagospodarowania przestrzennego nie było poruszanych tych tematów, że to będzie plac przy Miodowej, będzie na cele sakralne. Tego na zebraniach nie było nigdy poruszane, bo każdy myślał, że są to cele rekreacyjne, sportowe, użyteczności, że tak powiem, publicznej. Głównie przy tych zmianach w 2007 roku, i to ja pamiętam, bo tak jak pan burmistrz wcześniej powiedział, było spotkanie na osiedlu Górki, było sporo osób, ale głównie było co do przebiegu obwodnicy. I tam były opinie naprawdę różne, przeróżne, każdy chciał innego przebiegu, żeby ta obwodnica inaczej przebiegała. Były uzasadnienia, czy słuszne, czy niesłuszne, nie wiem, według mojej opinii były słuszne, ale to, że tak powiem, kreski tej obwodnicy, że tak powiem, kto inny rysował, mieszkańcy też inaczej to widzieli. Ja pamiętam, że przed tą sesją Rady Miasta i przed podjęciem tej uchwały
tu radnym obecnym wtedy tej kadencji przynajmniej półgodzinne przedstawiałem przez pół godziny argumenty, dlaczego inaczej ta obwodnica ma biegnąć. Wysłuchali mnie wszyscy, część się zgadzała, część nie, ale nigdy nie było słowa mówione o zmianie planu przy ulicy Miodowej. I to nigdy nie padło, po prostu to była niewiedza, nieświadomość. Plan został uchwalony zgodnie z uchwałą, z przyjętymi propozycjami. I powiem tak, my jako mieszkańcy Górek nie byliśmy świadomi, że jest to na cele sakralne. Ten akurat teren przy ulicy Miodowej. Z biegiem lat na spotkaniach osiedlowych pojawiały się głosy, co z tym terenem przy Miodowej. Czemu nie można tam pobudować boiska, przedszkola, placu zabaw? Nie pamiętam, w którym roku padło, że jest to przeznaczone na cele sakralne. I po kilku, że tak powiem, spotkaniach na osiedlu, my jako Rada Osiedla, bo do tego jesteśmy powołani i zobowiązani, wystąpiliśmy o, że tak powiem, dokładnie, bo tu o zmianę to dopiero w przypadku, kiedy dowiedzieliśmy się, że Kościół chce te grunty pozyskać, przejąć. Wtedy wystąpiliśmy, to już był cykl spotkań z mieszkańcami i mieszkańcy sugerowali, aby doprowadzić do zmiany przestrzennego planu zagospodarowania z celów sakralnych, konkretnie na rekreację i inne usługi. I takie działania podjęliśmy. Ciąg dalszy tu pan burmistrz przedstawiał. Doszło do konsultacji. W konsultacjach jednoznacznie się, że tak powiem, mieszkańcy opowiedzieli. I to trwa do dnia dzisiejszego i, że tak powiem, należałoby temu postawić przysłowiową kropkę nad i. Mieszkańcy w dalszym ciągu pytają mnie, co z tym placem, i na każdym, że tak powiem, spotkaniu osiedlowym jest poruszany ten temat, kiedy będzie zmiana, co dalej z tym placem. I tak to trwa do dnia dzisiejszego. Ja jako mieszkaniec tego osiedla chciałbym uszanować wolę mieszkańców i chcielibyśmy, aby tam powstało coś innego, niekoniecznie Kościół. Tak jak powiedziałem na poprzedniej sesji panu Wojciechowi Gętkowi, to podtrzymuję, nie będę chciał się tu powtarzać i, że tak powiem, produkować. Jeśli będę mógł czymś pomóc, udzielić odpowiedzi, jak będę w stanie, jeśli państwo radni zapytają, jestem do dyspozycji. No i dziękuję. Na tą chwilę mam tyle do powiedzenia. Dziękuję. Ja miałbym takie pytanie do pani mecenas. Mianowicie, bo mamy tutaj trzy rozwiązania możliwe. Chciałbym zapytać, czy gdybyśmy hipotetycznie pozostali przy tym planie zagospodarowania przestrzennego, którego zmiana była przygotowywana, czyli ten, który ma ma w usługach też ten kult religijny,
Czy wtedy również Kościołowi przysługuje nie chodzi mi o roszczenie, tak, do tego terenu. Czy krótko mówiąc, zgodnie z artykułem 42 ustęp 2 ustawy, czy tutaj też Kościół, czyli proszę bardzo. Panie Przewodniczący, więc roszczenie, tak jak wskazuje literatura, tak, to powiedzmy jeden z tych poglądów zaprezentowanych, mówi, że roszczenie powstaje z chwilą złożenia wniosku. Taki wniosek został złożony. Problem tutaj jest, tak mi się wydaje, nieco innej natury. Jeżeli rozszerzymy oprócz usług kościelnych innego rodzaju usługi, to przecież Kościół również nie pozostaje bez gronu. Dlaczego? Dlatego, że obszar objęty zmianą planu jest większy niż działka, od sprzedaży której wnioskuje Kościół. Więc jeżeli pozostaną usługi sakralne i kościelne, a działka a sprzedaż dotyczy tylko, mogłoby powiedzmy, jednej działki, to pozostałe działki, które są wokół tej sprzedawanej, one będą miały również przeznaczenie na usługi kościelne i te dodatkowe, które państwo uchwalą. Wobec czego tutaj można się spodziewać, że strona kościelna może po pierwsze skorzystać z tego prawa i pójść na przykład do sądu w przypadku, gdy rada nie podjęłaby uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż tejże nieruchomości kościołowi, tak, tej wnioskowanej działki. Może też wystąpić również do wojewody o spowodowanie, tak powiem, wnikliwej kontroli uchwały rady podjętej właśnie tej rozszerzającej te usługi. Ale proszę zauważyć, że póki co była podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia i takiego wniosku nie było. Było jedynie takie zastrzeżenie, że podtrzymują, prawda, swoje stanowisko tutaj o sprzedaż tej działki. Gorsza nieco sytuacja powstałaby moim zdaniem, znaczy gorsza, no skutek mógłby być ten sam dokładnie, w sytuacji, gdyby rada zdecydowała się w ogóle usługi kościelne wyjąć z tego obszaru i przeznaczyć je na inne cele. To wcale nie oznacza, że Kościół nie poszedłby również do sądu o to i nie spierałby się, że w drodze cywilnej, po pierwsze, że roszczenie takie powstało wskutek uchwalenia planu w 2007 roku i złożenia pierwszego wniosku już w 2011 roku, a również nie przeszkadzałoby to wcale, ażeby strona kościelna zaskarżyła te uchwały w trybie ustawy o samorządzie gminnym. I wojewoda podjął rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie, bądź też, gdyby wojewoda nie podjął takiej akcji, skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Roszczenie pozostanie. Ja rozumiem tę kwestię, natomiast może jeszcze postaram się inaczej sformułować pytanie. Czy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w ten sposób, że oprócz kultury religijnego będzie tam szereg właśnie tych innych rzeczy wpisane pod znakiem U, czy to spowoduje, że Kościół nie będzie mógł zgodnie właśnie z artykułem 42 ustęp 2 żądać tych działań? Nie, otóż panie przewodniczący, roszczenie powstaje w trybie, jeśli już mówimy o roszczeniu, roszczenie powstaje w trybie artykułu 42 ustęp 2 ustawy o stosunku państwa do kościoła. Natomiast zgodnie z wyrokiem sądu z 2008 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego przepisy tej ustawy, artykuł 42, są lex specialis w stosunku do planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne jest częścią administracyjno-prawną, a tutaj roszczenie ma charakter cywilno-prawny i sąd cywilny będzie ewentualnie o tym rozstrzygał, a nie wojewódzki sąd administracyjny, czyli są to niejako, można powiedzieć, dwie równoległe sprawy. Ja gdybym była stroną kościelną, powiem w ten sposób, z
Swoich racji mogłabym dochodzić w dwojakim trybie. Albo składam pozew do sądu cywilnego i czekam na rozstrzygnięcie sprawy, albo wybieram drogę szybszą, a mianowicie dochodzę swoich racji przed wojewodą i przed wojewódzkim sądem administracyjnym, bo to jest tańsze i łatwiejsze, bo przed wojewodą nie kosztuje mnie nic, a przed wojewódzkim sądem administracyjnym wpisy nie są wygórowane. Natomiast to, co strona kościelna zrobi w przypadku rozszerzenia, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale moim zdaniem nie skasuje to rozszerzenie, nie skasuje roszczenia kościelnych osób prawnych. Dziękuję. Wiceprzewodniczący Rady Marek Borowski. Ja mam pytanie do pani mecenas. Pani mecenas, a co by było, jeżeli by Rada podjęła wcześniej decyzję, niż strona kościelna wystąpiła teraz, upomniała się o ten teren? Czy to by było inaczej? Wydaje mi się, że na tym etapie to już pytanie w zasadzie i tak nic nie wniosłoby do sprawy, czy odpowie z tego względu, że Kościół już wniosek złożył. Zastanawiałam się, przyznaję, nad tą kwestią, czy możliwa byłaby zmiana planu na etapie pomiędzy uchwaleniem tego planu a złożeniem wniosku. Wydaje się, że możliwe by to było, niemniej nie wiem, czy również taka uchwała nie byłaby zaskarżona chociażby w trybie artykułu 101 przez stronę kościelną. Każdy, czy interes prawny lub prawo zostało naruszone przez uchwałę, ma prawo ją zaskarżyć tak po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Ale to jest już po prostu w tej chwili wydaje się bezprzedmiotowe, ponieważ już pewne fakty w historii tutaj akurat tego tematu się zadziały. Rada podjęła uchwałę. Rada nie mogła podjąć uchwały i przeznaczyć tereny, cele sakralne, kościelne, czy też cmentarz wyznaniowy bez wniosku uprawnionej do tego kościelnej osoby prawnej. A zatem taki wniosek był i na tym etapie Rada mogła się przychylić do tego wniosku, być mogła się nie przychylić do tego wniosku. Ale to już jest sprawa roku 2007. Stało się, jak się stało. W międzyczasie strona kościelna złożyła wniosek, który został pomówiony i wydaje się, że w tej chwili już pozostaje tylko wybór takiego rozstrzygnięcia, które tutaj Państwo wybiorą, bądź też Państwo zaryzykują. Dziękuję. Radny Robert Wójcik. Szanowni Państwo, prowadzimy jakąś jałową dyskusję, co by było między rokiem 2007 a 2011, to jest zupełny bezsens. Mamy rok 2015 i daną sytuację, którą musimy rozstrzygnąć. Ja pamiętam dyskusję o prowadzeniu konsultacji społecznych, pamiętam głosy radnych, obecnych też tu na tej sali, że oni uznają decyzję mieszkańców. Przypominam sobie dokładnie. Więc powinniśmy iść dalej tą drogę. Powinniśmy uznać wolę mieszkańców i podjąć tą trzecią decyzję, a ewentualnie nie rozstrzyga to wojewoda, czy naczelny sąd administracyjny lub sąd cywilny. Dlatego robiliśmy tę konsultację, żeby to ludzie zdecydowali, bo Kościół to nie tylko budynek i hierarchowie kościelni, ale to głównie ludzie. I to ludzie powinni decydować, żeby Kościół powstanie. Powiedzieli w większości, nie chcemy tego Kościoła. I trzymajmy się. Czyli krótko mówiąc, mówił Pan o trzeciej decyzji, czyli ma Pan na myśli przygotowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? Z wyłączeniem przeznaczenia na cel usługi religijnego, w tym zmienić te słowo usługi. Dziękuję. Radny Leszek Pichta. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Uważam, że nie powinniśmy zmieniać Państwowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w obrębie ewidencyjnym górskim przy ulicy Męczyńska Wielodzie. W dalszym ciągu powinien to być teren przeznaczony na cele sakralne. Niekoniecznie w tym miejscu musi powstać kościół. Może to być na przykład dom dla młodzieży, może być kaplica. Przede wszystkim uważam, że powinno się rozmawiać. Obie zainteresowane strony powinny się spotkać, przedstawić, co
co chcieliby, aby w tym miejscu powstało. Być może to, co zaproponuje strona przydzielona, będzie zadowalało większość mieszkańców góry. Całkowicie rozumiem postępowania pana burmistrza w tej sprawie. W 2007 roku podjęliśmy uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w tym obrębie. Z tego co pamiętam, nie było żadnych sprzeciwów co do tej decyzji. Później sytuacja się zmieniła, czego skutkiem były konsultacje społeczne. Dlatego pan burmistrz przedstawia nowe propozycje dotyczące tego terenu i to jest zrozumiałe. Prosiłbym jednak, aby w tej sprawie opanować emocje i starać się znaleźć wspólne rozwiązanie. Wiem, padł mi zarzut, że nie słucham mieszkańców. Chodzi mi jednak o to, aby uniknąć konfliktu o to miejsce, aby się po prostu porozumieć. Nie jest na to za późno. Dziękuję. Dziękuję. Teraz nie składałem, żeby było jasne. Proszę bardzo, radny Krzysztof Janicki. Ja jeszcze mam pytanie do pani mecenas. Pani mecenas, przed 2007 rokiem portu obowiązywał całkiem inny plan. Czy nie można do tego roszczeń, że tak powiem, wrócić do tych roszczeń sprzed osoby postronne? Nie wiem dokładnie, pani naczelnik musiała nam powiedzieć, jaki obowiązywał plan i czy wtedy osoby zainteresowane tą działką, no bo rozumiem, Kościół ma prawo, roszczenia ma, a osoby, które były zainteresowane wcześniej tą działką, że tak powiem, nie mają roszczeń prawnych z tego typu. Proszę o włączenie mikrofonu. Dziękuję. Powiem tak. Planowanie przestrzenne przebiega w bardzo ściśle określonym terminie. Jeżeli był uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, to każda jego zmiana również wymaga ściśle określonego trybu. Nie można zmienić planu dowolnie. Trzeba o tym pamiętać, co już wspomniałam, że przeznaczenie w planie na cel sakralny i kościelny może nastąpić tylko na wniosek kościelnej osoby prawnej. Natomiast domyślam się, proszę mnie poprawić, jeżeli jest inaczej, domyślam się, że chodzi panu o tak zwane pierwszeństwo. Rzeczywiście artykuł 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku, gdy gmina zbywa tereny, grunty należące do jednostki samorządu terytorialnego, może to zrobić w dwóch formach, w trybie przetargu bądź w formie bezprzetargowej. Artykuł 37 ust. 1 mówi, że w drodze przetargu zastrzeżenie ustępuje, a tenże ust. 2 artykuł 37 między innymi wskazuje, że w trybie bezprzetargowym można sprzedać osobom, które przysługuje pierwszeństwo z mocą niniejszej ustawy bądź odrębnych przepisów niniejszej ustawy, czyli ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czyli na przykład są to najemcy, są to spadkobiercy byłych właścicieli, których na przykład wyzuto bezprawie z ich własności. Są określone w artykule 34 przypadki osób, którym przysługuje pierwszeństwo. Są to również inne ustawy, tylko że, no nie wiem, czy teraz jest ta zgadza, 231 na przykład mógłby to być, chociażby kodeksu cywilnego. Ale to jest czas przed chwilą, gdy Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę w przedmiocie zwany plan. Proszę zauważyć, przecież czy ktoś się zgłaszał z jakimkolwiek roszczeniem? Poza tym roszczenie tych osób byłoby uwzględnione w sytuacji, gdyby gmina sprzedawała, tak? Taki grunt. I załóżmy teraz, że gmina sprzedaje ten grunt, na przykład realizując roszczenie osoby kościelnej. I tu właśnie z kolei pojawia się ten drugi pogląd, a co z osobami, którym na przykład przysługiwałoby pierwszeństwo. Ale pan Sanakiewicz rozpatruje, tak wywnioskowałam z lektury jego artykułu, on to wnioskuje, rozpatrując punkt 10 artykuł 37 ust. 1, czyli porusza się na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a uznając stanowisko samym grunty,
przepisy ustawy o stosunku państwa do kościoła są przepisami specjalnie de specialis w stosunku do ustawy o gospodarce nieruchomościami, to znaczy, że kościoły sprzedają nie tylko artykuł 37 ust. 2 i 10, tylko 42 ust. 2 i 3 tej ustawy. I dlatego też wydaje się, że w przypadku konfliktu, tak, pierwszeństwa z ustawy o gospodarce nieruchomościami i roszczenia właścicielnego, przyznaję, że tego akurat chyba nie rozpatrywałam tak gruntownie, ale myślę, że niewątpliwie ujawiłby się niemały powód. Niemały powód. Niemniej na chwilę obecną, jak pan radny będzie chciał zauważyć, mamy bardzo określoną ściśle sytuację. Nie mamy roszczeń póki co innych osób, nie mamy póki co pierwszeństwa innych osób, za to mamy wniosek do rozpatrzenia. Do rozważenia wniosek kościoła. Poglądy, które są prezentowane, już państwo znają. I po prostu trzeba teraz przedyskutować każdą formę i każde niebezpieczeństwo i każde rozwiązanie. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Radny Józef Szczepanik. Przyznam szczerze, że sprawa nie jest prosta i mimo, że mam swój własny na tą sprawę pogląd, to należy podjąć jakąś taką decyzję zgodną z wolą mieszkańców i jakiej decyzji byśmy nie podjęli, to i tak jesteśmy podejrzani na straconej pozycji, ale uważam, że powinniśmy podjąć decyzję zgodnie z wolą mieszkańców. Dziękuję. Radnych ludzie wybierali. Dziękuję. Marek Wąski. Szanowni Państwo, naprawdę jest to bardzo trudna decyzja, bo kto rządzi miastem? Miastem rządzą mieszkańcy. No, taka jest prawda, nie burmistrz, nie rada, tylko mieszkańcy. Ale trzeba zadać sobie drugie pytanie, czy Kościół szkodzi komuś? No nikomu Kościół nie szkodzi. Kościół w tej chwili uczy. Uczy dobroci, uczy wszystkiego. Ja wiem, jak u mnie było na Korabce. Było też bardzo dużo głosów przeciwnych. Po co ten Kościół? A teraz są ludzie zadowoleni, że mamy swój Kościół. No i to jest naprawdę trudna decyzja. Ja w ten sposób mówię, bo jestem katolikiem wierzącym i praktykującym. I nie wiem, jaką podejmę decyzję. Nie mówię tu wrogo, że jestem przeciw Kościołowi, czy jestem za Kościołem. Pan Wójcik już się szykuje, że ja mówię tak, że mówię tak. No, tak, ale jestem osobą wierzącą. Moja wiara w Kościół pomogła mi bardzo dużo. Moja wiara w Boga pomogła mi bardzo dużo. Jestem osobą wierzącą i praktykującą i wiem, że Kościół nikomu nie szkodzi, tylko Kościół uczy. Dziękuję. Dziękuję, radny Leszek Pita. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy były takie rozmowy prowadzone w osiedle, na przykład w stronę kościelną? Może to tutaj się jakiś sprawy, może by jakieś dowodzenia się. Czyli to chwalić takich rozmów po prostu, bo może jest jakieś wyjście takie, żebyście byli zadowoleni i wyjść na wyjście. Radny Krzysztof-Janicki. Że tak powiem, takich rozmów Kościół, Rado Osiedla no, nie było. Między mieszkańcami sobie rozmawialiśmy, co by można było, jak by można było, może ze strony kościelnej, ale co by Kościół mógł postawić, ewentualnie jakie obiekty tam, ale nigdy, że tak powiem, nie doszło do tak do spotkania Kościół, mieszkańcy osiedla czy rada osiedla do takich spotkań. Nigdy nie doszło, bo głównie mieszkańcy wszędzie na każdym jednym spotkaniu osiedlowym, co jest organizowane, zawsze powtarzają, tam potrzebne jest przedszkole, świetlica dla spotkań z mieszkańcami, konkretny plac zabaw, Orlik. To jest punkt centralny w osiedlu, który ma 800, że tak powiem,
domków jednorodzinnych i obok powstaje duże osiedle na Jastrzębi. I jest to jedyny punkt centralny, który mógłby, że tak powiem, być wykorzystany do spotkań takich osiedlowych. A pozbawienie, że tak powiem, mieszkańców tego terenu, cóż, no, uniemożliwia to i zamyka ich w swoich domach. Popatrzmy na innych osiedlach w mieście. Mamy takie place zabaw, mamy orliki. Ja wiem, że to jest inna zabudowa. Choć na Korabce mamy szkołę, przy szkole mamy orliki. My tam na osiedlu nie mamy nawet porządnego przedszkola. To, co jest, to nie można nazwać tego przedszkolem. Tam są malutkie, że tak powiem, pokoiki, tak zwane klitki, że tak powiem. I jak chwała tylko za to, że tam się żadnemu dziecku nigdy nic nie stało, bo jest to przedszkole prowadzone przez, że tak powiem, dobrą panią dyrektor. A no niestety żyjemy w XXI wieku i należałoby pomyśleć o komforcie dla przyszłych pokoleń tego osiedla i całych Łowicza. I prosiłbym, aby zastanowić się i uszanować wolę większości mieszkańców, jaka jest. Choć rozmawiać, my jesteśmy otwarci do rozmów i ze stroną kościelną też. Dlaczego nie? Dziękuję. Dziękuję. Burmistrz Krzysztof Jankowicki. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bo tu może ja przypomnę, na spotkaniu z mieszkańcami pod koniec listopadzie czy październiku, wtedy te spotkania były, 2011 roku był już oddelegowany właściwie do tworzenia parafii ksiądz Marek Kania, obecny proboszcz parafii Bączki Chełmońskie. Był na tym spotkaniu, pamiętam, tam były problemy różne, dróg przede wszystkim i inne, i też w pewnym momencie zabrał głos. No nie było jakichś tam większych dyskusji, większych emocji no, po tym wystąpieniu księdza. Wiem, że wcześniej no, chodził po górkach i rozmawiał z mieszkańcami i przed konsultacjami później. Podczas kolędy na przełomie czy na 2011-2012 czy na początku 2012 roku. To takie jakby taki, no powiedzmy, kościelno-górkowe. Pamiętajcie też Państwo, że była na górkach też był trudny problem z krzyżem. Ja nie będę ukrywał, że był to dla mnie bardzo duży problem. No bardzo, może problem to złe określenie, bardzo duże wyzwanie. Jestem niezmiernie wdzięczny księdzu proboszczowi parafii Świętego Ducha, księdzu Władysławowi Marczarskiemu, który jako jedyny z kościoła pomógł mi ten krzyż, no nie bezcześcić tam na górkach, gdy on był ucinany, podcinany, przewracany. Wtedy jest pan dyrektor, a nie ma pan dyrektor Michalak, wtedy ksiądz Moczarski powiedział, że przenieście ten krzyż na cmentarz kościelnego i księdza wikariusza przysłał na cmentarz z zuku.
akurat wtedy pracowali na górkach, panowie przywieźli, ja nie zapomnę też bardzo takiego, to w oczach zostają obrazy tego momentu, gdy na tym kamazie przywieźli pod cmentarz krzyż, z wielkim szacunkiem zdjęli z kamaza, wkopali, ten krzyż stoi przy wejściu po prawej stronie na cmentarzu Świętego Ducha. Bardzo też mi pomogła policja, radiowóz w bocznej stał ulicy, po cywilnemu panowie tam przy ruchu Łęczyńskiej Miodowej, w razie gdyby jakieś było, także też komendantowi byłem wtedy wdzięczny, ale to też nie jest takie proste to wszystko, to chciałbym i to też dla wielu na górkach była sprawa, no powiedzmy trudna, bo to nie jest też proste, łatwe jakby przeciwko krzyżowi występować górki religijne, normalne po prostu. Moment, ja jeszcze dodam, bo pani mecenas tu podeszła do mnie w trakcie i powiedziała, że w zasadzie jest jakby jeszcze czwarte rozwiązanie, o którym ja też myślałem wcześniej, żeby podjąć decyzję o wynajęciu niezależnej kancelarii prawnej, która by te sprawy jakby nam pomogła za pieniądze rozwiązać, ale myślę, że nie ma takiej konieczności. Proszę Państwa, tu są proste i są tylko te trzy właściwie rozwiązania i to no myślę, że Państwa tutaj dyskusja wobec nich powinna się toczyć, czy ją dzisiaj zamkniemy, czy przeniesiemy na komisję w miesiącu maju, ale to już Państwo powinniście określić, co na tę majową komisję, jaką uchwałę przygotować. Proszę. Dziękuję radny Krzysztof Janicki. Dziękuję serdecznie. Panie burmistrzu, faktycznie z krzyżem był to bardzo dobry ruch i dziękuję serdecznie za to, że wtedy tak to zostało rozwiązane. Poświęcony ma tam miejsce i jest bardzo dobrze, bo faktycznie to te osoby, które to postawiły ukradkiem nocy, tylko wprowadziły i dalej do dnia dzisiejszego wprowadzają niezgodę, nienawiść i zawiść między mieszkańcami na osiedlu. I za tą decyzję serdecznie dziękuję. I Szanowni Państwo, poprosiłbym Panie Przewodniczący o 5 minut przerwy. Oczywiście, jeszcze radny Stopnicki. Proszę Państwa, myślę, że ten konflikt nie służy nikomu, ani Kościołowi, ani miastu. Myślę, że wokół Kościoła, czy w pobliżu Kościoła też można budować boiska, przedszkola. Również myślę, że w XXI wieku też będziemy uczestniczyli do Kościoła. Także tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby usiąść przy stole i pokojowo negocjować, rozmawiać. Dziękuję, ogłaszam 5 minut przerwy.